Dzień dobry, z rana. Słuchajcie, wczoraj odkryłem nowe miejsce. Nowe wysypisko. Przyjechałem dzisiaj tutaj trochę pogrzebać. Mówię, wczoraj przy okazji takiej jazdy za puszkami po nieudanych połowach magnesowych. Nieudanych. No po prostu. Rzeki czyste, z rzek nic nie wychodziło. Magnes nic nie szarpnął. To obróciłem się w takie miejsce. Wczoraj strasznie wiało. Także słabo się nagrało, ale dzisiaj postanowiłem raniutko tu przyjechać. I zobaczcie, co tu się wśród pól znajduje. Mówię, są wszędzie pola uprawne dookoła. A tutaj normalnie taki PRL, że się w głowie nie mieści. Więc przyjechałem trochę z grabeczkami grzebnąć. Wczoraj tak pobieżnie przejrzałem. Tak, o! Ta buteleczka brązowa od mleka. Może jakieś ciekawe rzeczy wyskoczą. Spod ziemi jakieś relikty. Musztardówki. Na razie musztardówek dzisiaj nie biorę. Ale jestem ciekaw, coś ciekawego tu znajdę. A butli jest mnóstwo, ogólnie mnóstwo szkła. I za tym dzisiaj przyjechałem, za jakimś ciekawym szkłem. No i jakimś surowcem do odzysku typu amelinium. Także dzisiaj taki rekonesans z grabkami. Zobaczcie. O! Panie, a co to jest? O, nie targnę tego. Jakiś niezły złomik tu leży. Oho, ho, ho. Lakier do paznokci. Czy któraś z pań oglądających jest chętna na wiekowy lakier do paznokci? Bucik. Kolejne amelinium. Ale to coś konkretnego tutaj leży. Rusza się. Puszka po konserwach. To co uwielbia Maciek. Zaraz sprawdzimy. Chyba jakaś apteka. Co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest żeliwna spłuczka. Wiecie? To jest żeliwna spłuczka. Zawias. Mogę się założyć, że to jest żeliwna spłuczka. Staram się to zgrzebać. Tak jest, to jest żeliwna spłuczka od kibelka. Pamiętam, kiedyś takie u nas w szkole jeszcze były, jak chodziłem do podstawówki. O, zobaczcie. Ale czad. Taki fancior z samego brzega. O, panie. Jak na samym brzegu takie coś tu wyłazi, to ja bardzo chętnie. Telefon mi wypadł. Masakra. O, widzę już kolejny. No, nie mogę zapiąć kieszeni. O. Proszę. A jakieś kolanko, też żeliwo. No, proszę bardzo, jak pięknie. I puszeczki po konserwach. Zobaczcie, to jest normalnie z
styropian. Dajcie spokój. No, taki złomik spod ziemi wychodzi. Ale ta spuczka, ja pierdzielę. Ciekawe, co tu jeszcze znajdę. Idziemy. Zabierzemy na koniec. Idziemy pogrzebać to tu, to tam. Tutaj kilka fajnych rzeczy wczoraj widziałem. Zobaczcie. Resztki po tabletkach. Trochę żałuję, że nie wziąłem grabnesa swojego, ale trudno. Jakoś sobie poradzimy. Przypuszczam, że gdzieby nie zagrzebał, to by coś fajnego wyszło. Proszę bardzo. Kolejne amelinium. Zabieramy. Ale patrzcie, jaki jest ogrom tych śmieci tutaj. A tam po tamtej stronie to w ogóle same górki usypane z gruzem i asfaltem. To tak jakby z dróg zbierali i tu przywozili, wysypywali. Wczoraj też sprawdziłem na geoportalu tą działkę. Jest właśnie wśród pól i jest bardzo nieregularna. Jak mi się uda, to wam pokażę. O, tutaj kolejna butla od mleka. Niewyszczerbiona, bardzo ładnie zachowana. Też wrócimy do torby. Ale patrzcie, jak to wygląda. O, widzę. Amelinium. Patrzcie, normalnie. Tekstylia. O, a to coś ciekawego. Takiego jeszcze słoiczka nie widziałem. Tam widzę już butelkę po musztardzie, weki. Aluminium, mnóstwo. Spróbuję tam zanurkować. Wczoraj był dzień recyklingu. Patrzcie, jakie folie aluminiowe. Kolejne. To jest chyba też z tej papy, co w tym odcinku z apokalipsy odrywałem, nie? To jest coś podobnego. Zabierzemy. Może na skupie nam to zabiorą. Normalnie skarby. Maczki. Też był taki duży słoik. Ale już go nie ma. Słoiki. Dobra, jak szarpnę coś fajnego, to się włączam. Patrzcie, jaka fajna buteleczka. Nie wiem, z jakiego okresu, ale kształt bardzo fajny. Zabieram oczywiście. I mamy kolejna brązowa po mleku butelka. A tam już widzę następną brązową po śmietanie. Ale syfu w środku. Dobra, no to rybeczki i idę po tą brązową po śmietanie. Takich już jest niewiele. O, zobaczcie. Piękna, cała, nieuszkodzona, niewyszczerbiona. Super.
inne buty. No, również złomik. Złomik trzeba zbierać. I chowamy do wora. Tu kupa musztardówek, ale musztardówek dzisiaj nie zbieram. Dzisiaj się nastawiłem na butelki, fajne butelki. Bo wczoraj kilka ciekawych, tak jak już mówiłem, egzemplarzy widziałem. Dobra, lecę grzebać dalej. A pamiętacie kawę Maxwell House? Ja pamiętam. No rewelacja. Stare opakowanie po kawie. O, jeszcze troszkę w środku jest. Szkoda, że uszkodzony. Też pamiętam te kubeczki. Jak się w szkolnej stołówce piło z niej kawę z mlekiem. Wspomnienia wracają. Szkoda, kurczę. Ale niesamowity. Ale może się jeszcze uda. O, zobaczcie. Właśnie wygrzebałem jakiś gaźnik. Z czego to jest? Nie jest zardzewiałe, w środku tylko. Przepustnica. Niestety już nieruchoma. Ale to jest ewidentnie gaźnik. Może od malucha? Słuchajcie, powiedzcie mi, od czego może być taka butelka litrowa? Ja pamiętam w szkole podstawowej to kwas do doświadczeń był w takich butelkach zielonych. Ale jest piękna. Tą też sobie zabierzemy. Patrzcie tak przy okazji. Jak to się ciągnie wszystko. Masakra, normalnie masakra. Ale uwielbiam grzebać w takich miejscach. Nie to, że uwielbiam, że one są. Ale jeśli już są, mówię, uwielbiam grzebać, bo naprawdę takie skarby można powyciągać. No zobaczymy. Jeszcze chwilkę tu spędzę. No torba się zapełnia. Ale mam drugą w bagażniku, także jak coś to zrobimy, podmiankę. Idę grzebać dalej. O, proszę, jaki kotlecik wyszedł spod ziemi. Kształtka kolanko. Stalowe. Ładnych parę gramów. Patrzcie, jak sobie ładnie leży. Jak ja bym chciał, żeby był cały. A niestety. Kurde, no. Szukamy dalej. Ale szkoda. Ale tu coś widzę. A, już bez uszu. Patrzcie. Chyba rosyjskie. Całe, ale bez uszu. Kurde, szkoda. A pamiętacie mleko w foliowych torebkach? Ja też pamiętam, ale proszę. Czy będzie tu kawałek daty? Nie widać. Niestety. Daty nie widać. No nic, trudno. A jeszcze kawałek takiej ruły. Wytargałem przed chwilą z ziemi. Do urobku. O, zobaczcie, znalazłem taką pokryweczkę do jakiegoś naczynka. Reszty niestety nie ma, szkoda. Ale to zabiorę, może komuś będzie brakowało to. To mam, w razie czego. Pamiętajcie, że mam. Taka malutka pokryweczka, nie wiem czy od cukierniczki, czy czegoś. Zabieram ze sobą. A torba już wygląda tak. Idę zmienić i wracam jeszcze pogrzebać, bo jest pięknie, cieplutko, ptaszki śpiewają. No, tylko okoliczności przyrody, jak widać. A pod mchem ukazał się Sony. Proszę bardzo. Bez baterii, zaraz pogrzebię, może tam gdzieś jest. Sony. Made in France.
Może gdzieś zadzwonimy, co? Zobaczymy, może gdzieś tu jest bateria. Robię podmiankę torby, tamta już pełna. Zabieram, ale zaraz jeszcze przyniosę to spłuczkę żeliwną. Ona była na samym skraju, więc zabierzemy. Po co ma się marnować na takim wysypisku? A waży, wam powiem, parę ładnych kilogramów. Więc zaraz ją targam i wrzucam do bagażnika. A, piękna. O, tu jeszcze. O, chyba od auta jakiegoś. Od wydechu. Dobra. Targamy żeliwko. Parę ładnych kilogramów. Zasili skup złomu. No i moją kieszeń oczywiście. Opa. No i dobra. Bierzemy nową torbę. I idziemy grzebać dalej. I se wygrzebałem muchotoksin. Starusieńki jak cholera. Już puszka się utleniła aluminiowa. Patrzcie, ile tutaj jest do przegrzebania. O, tu widzę siatkę już stalową. Proszę, jaki złomik sobie zalega wśród krzaków. Zabierzemy pewnie. Czemu nie? Dobra, pójdę z drugiej strony sobie pogrzebać. Oczywiście nie obyłoby się w takim miejscu bez eternitu. I to 10 metrów od miedzy pola, gdzie rośnie zboże. Mówię, gdzie ludzie mają mózgi? Dla mnie to jest niepojęte. Taki sobie zrzucik gruzu pomieszanego z azbestem. Dramat. I wszędzie na skraju pola pousypywane góry śmieci. Masakra normalnie. Jak tu ma być dobrze i zdrowo? No niestety, moi kochani, dzisiejsze poszukiwania porcelany spełzły niestety na niczym, bo żadna porcelana fajna się w całości nie uchowała. Szkoda. Liczyłem na jakieś fajne znalezisko. Myślę, może w tym ogromie tych śmieci jeszcze coś się znajdzie kiedyś. Przypuszczam, że tu wrócę. Bo jest naprawdę miejsce niesamowite, że tak powiem. Mówię, przekrój śmieci to masakra. Dobra, ja pomału zbieram się stąd na kawkę do domku. A w warsztacie jak zwykle małe podsumowanie. Smutno mi, że takie miejsca wciąż są. A i pewnie jeszcze długo i wiele ich będzie. Na razie. Kamerka krzyczy, że ma mało procent, więc ja uciekam do domku. Zobaczcie, jak to zarośnie na wiosnę. No tu nic już nie będzie widać. Z drogi nikt nic nie zobaczy i chyba o to chodzi. Jak nie widać, to problemu nie ma. No pewnie jeszcze nie raz odwiedzę to miejsce pogrzebać sobie, bo mam nadzieję trafić jakąś fajną porcelankę gdzieś tam w tych górkach śmieci. Zobaczymy. A ja uciekam do domku, a w domku zrobimy szybkie podsumowanie. Narka! I jesteśmy na podsumowaniu w moim warsztacie dzisiejszych wykopalisk. Znalazłem troszkę buteleczek po śmietanie, po mleku, dwie białe, jedna brązowa. Tutaj te butle zielone. Mówię, nie mam pojęcia, od czego mogły być. Mi się kojarzą z pracownią chemiczną w podstawówce. Także tutaj ta butelka taka troszeczkę w innym kształcie. Jeszcze taki granat. To chyba takie dość współczesne, nie?
chyba solniczka, a też zabrałem tutaj z tych butelek od śmietany. Jedna niestety troszkę wyszczerbiona, ale z taką sygnaturką i zupełnie inna niż pozostałe, tak samo jak ta jest cała, ale nie ma nic nigdzie napisane, ale jest w zupełnie innym kształcie. Zobaczcie, zupełnie inny kształt. No i tak, złomik, o, taki złomik. No to tego złomiku jest, no, pokażesz, no troszkę ponad 9 kg. Tak, jakieś takie rupiecie, ten resztki gaźnika, który tam, jak byłem na miejscu, niezbyt dobrze było widać, ale taki. Także tutaj mamy 9 kg złomiku. To zdejmiemy. Opsa. No i amelinium. Amelinium, moi drodzy. 2,3 kg. No. I szkiełko. A, jeszcze nasza spłuczka. Aż jestem ciekawy, ile waży. Została na zewnątrz. Zaraz po nią lecę. Spłuczka już na wadze. I zobaczcie. 13,8 kg. Razem z 9 tamtymi to ponad 22 kg urobku. Całkiem nieźle. No i do tego jeszcze sony z Francji. Pewnie ktoś tam mógłby złoto z niego odzyskać. Także też wędruje do kolekcji. No i mam jeszcze tutaj tą przykrywkę, ten dekielek do jakiegoś pojemniczka, cukierniczki czy czegoś w tym rodzaju. Zatrzymam to sobie, a może akurat komuś będzie brakowało, także oj. Także zachowam to. Ok, to na tyle z dnia dzisiejszego, tego bardzo, bardzo chyba pierwszego tak wiosennego dnia. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję wszystkim za łapki w górę, dziękuję wszystkim za komentarze i standardowo do następnego.